Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy nowy tygodniowy vlog i tym razem postanowiłam do Was trochę pomówić, bo czemu? Nie, poniedziałek był bardzo nudny, w sensie była praca, później wrotki. Piotrek miał mnie nagrać, ale tego nie zrobił, więc możecie patrzeć tylko jak on jeździ. Serio zajebiście, poza lekkim syfem, ale wczoraj właśnie jak robiłam milion materiałów, to tak pykło, tak więc dzień dobry, poniedziałek, wtorek, jest, słuchajcie, papier toaletowy, można działać. Czekaj, to nie możesz tak garbić. Masakra. No, może patrzcie, jakie piękne. Znaczy piękna Lusia w sumie. To jest samiczka, tak? Tak. To jest dziewczynka, przepraszam. Poszłam na tatuaż, w sensie dostałam zaproszenie od Olgi i zrobiliśmy naprawdę coś niesamowitego. Będę miała Lusię już na zawsze i nie bolało. Tak, serio nie bolało. No może troszkę, ale bardzo, bardzo przyjemnie było. Sobie dziarę. Nie mówiłam wam, więc tak bardzo spontanicznie to jest Olga, która stworzyła to cudo i gorąco was zapraszam, jeśli jesteście z Poznania, albo nie, nawet jak nie jesteście z Poznania, to przyjedźcie, bo Olga robi zajebiste rzeczy i zrobiła Lusię jako wróżkę. Najpiękniejsze, co w życiu widziałam. Olga, gdzie możecie cię znaleźć? Na Morawskiego 12. 12, nie? 12 przez tak, 6. Tak, nowy adres. Morawskiego 12 przez 6, studio Zaklęta Dziara. Jestem Olsz Art Tattoo. Wiejcie na mojego Instagrama. Tak. Zapraszam. To ty! Jako księżniczka. No podoba ci się? Jak to się stało, że mam Lusię na ramieniu? Słuchajcie, pomysł na ten tatuaż miałam już od jakiegoś dłuższego czasu, w sensie wiedziałam, że chcę mieć Lusię. No i jakieś chyba około miesiąc temu właśnie napisała do mnie Olga, czy robimy coś fajnego, no i ja mówię, ja też robimy coś fajnego. No i wiecie, czasem jest tak, że jeszcze zanim wam się... Bo zazwyczaj to jest tak, że urodzi wam się pomysł, chcę mieć to wytatuowane. Potem działam z tatuatorem. A ja najpierw jakby dogadałam się z tatuatorem, no i miałam wymyślić, co chcę mieć wytatuowane, co robimy. I szukam jakiejś inspiracji i pokażę wam jakby pierwotne... Jakby od czego wyszliśmy, w ogóle ten tatuaż też jest super cute, albo tu się wyświetli. Piesek taki siedzący zupełnie inaczej wygląda niż Lusia w tym momencie, ale sam koncept był
amazing. I ja wysłałam Olce kilka zdjęć Lucy. I ten tatuaż jest na podstawie jej zdjęcia, jak była szczeniaczkiem, bo Lucy jako dorosły pies jest mało fotogeniczna. I ja Was jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na profil Olgi. Jeśli jesteście z Polska lub spoza Polska, a chcecie tatuaż, to Olga robi naprawdę fantastyczne rzeczy. Super profesjonalna, super sympatyczna, tak więc wbijajcie do niej na Insta, obczajcie jej pracę. No. A teraz pokażę Wam, bo byliśmy w Selgrosie i poszerzamy nasz ogród balkonowy. Nigdy nie sądziłam, że będę, może nie nazwę tego, że z pasją sieje cokolwiek, ale Piotrek sieje z pasją, a ja z przyjemnością uczestniczę obok. Co tu mamy? Tu jest ziemia do wysiewu, która teoretycznie ma być lepsza, to spoko, bo pomidorki musimy najpierw wysiać. Ale chociaż i tak już jest za późno, powinniśmy to zrobić w kwietniu. To tak, ja cię poproszę z tą samą intonacją, co przed chwilą, jak czytałeś te nazwy. Ale nie, ja już tak nie potrafię. No spróbuj. Ziemia do ziół i warzyw? Nie, to było udawane, to w ogóle było. Ale ja teraz ćwiczę artykulację i przeponę i w ogóle wszystko. Ale czekajcie, jeszcze efekty przyjdą. Idziemy. Coś jeszcze? A, te kule mieliśmy zobaczyć. Co tam sobie gotujesz? Food preparing? Będzie z tego food pewnie. Lucia. Pobaw się z Runią. To teraz powiedz, co to jest i dlaczego to robimy. No to będzie, to jest grow box chyba. I będzie więcej pomidorów, oby. Znaczy się teoretycznie już dawno za późno na sadzenie pomidorów. Takich z nasion. Powinno się to zrobić w marcu, kwietniu. Ale próbujemy. Próbujemy. Tutaj nasza bazylia, która chyba nie wyrośnie. Tam już coś zaczyna rosnąć. A tu szczyczy piorek. Ale powiedz, że ta bazylia była oberwana i to było ze sklepu. Ta bazylia była oberwana i była ze sklepu. Musimy posprzątać ten balkon, Piotrek. Wiem. Bo chciałabym tu siedzieć, a tu nam w ogóle gołębie jakieś siadają. To ja cię tu zostawię. Czwartek był super deszczowy i mam tylko jeden klip z tego dnia, ale było super. Zrobiliśmy sobie spacer w deszczu, a później już był piątek i zapakowaliśmy pieski, walizki, Piotra, moją mamę. I tatę. I pojechaliśmy nad morze. We've come so far since we began this life. Jeszcze raz. Motor jest w samochodzie. Napędza samochód. Motor. Motocykl też ma motor. Silnik. W sensie. No, jesteśmy tam, gdzie zawsze, a ty jesteś tam, gdzie... Been through the trenches, seen so many ups and downs, like we barely even touched the ground. I love you more each day, and I pray I can push my ego out the way, let you know it'll be okay. Stópkowy. Co jest, piracie? Trafił nam się naprawdę zarąbisty weekend. Było pięknie, były piękne zachody słońca. Piotrek nagrywał timelapsy, pieski się kąpały w wodzie i były później brudne, tak więc Lucia miała
małe myju-myju, ale no była średnio zadowolona, ale tak musiało być. A Piotrek ma majtki, jakby co. Dzień dobry, jest niedziela. My się nie odzywamy i w ogóle w internecie też jest nas mało, bo z jakiegoś powodu nie działa mi tu internet, co jest w sumie interesujące i w sumie spoko. Jesteśmy w Kołobrzegu, odpoczywamy, jesteśmy z pieskami, z moimi rodzicami, jest super pogoda, jest pięknie na plaży. Mamy też plażę w łóżku, bo psy przynoszą tyle piasku do apartamentu, że to jest jakaś masakra. Ja byłam wczoraj na masażu ajurwedyjskim głowy i twarzy, było fantastycznie. Piotrek był... Widać cię tu? Widać. Ej, poleżysz, jakbyś umarł. Piotrek był na masażu klasycznym. I ogólnie jest 8 rano i Piotrek bardzo jest niezadowolony, że musimy tak wcześnie wstawać. Znaczy się nie musimy, ale wszyscy wstają. Nawet pieski. Bo pieski właśnie poszły na spacer z moimi rodzicami. No i co? My dzisiaj wracamy. Następny tydzień będzie fajny, słuchajcie. Naprawdę fajny. Tak więc. Dziękujemy za oglądanie. Ty normalnie jakbyś nie wiem co. Przebiegł całą Polskę, jest taki zmęczony jesteś. Powiedz coś. Na sam koniec.